Dzień dobry, Monika Suder, zapraszam na rozmowę Echo 24, a ze mną w studio pan Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jesteśmy świeżo po 5. Kongresie Energetycznym. Dwa słowa podsumowania, bo dwa dni dyskusji międzynarodowej, Dania, Polska, Szwecja, Norwegia, tak? Transformacja energetyczna jest faktem, jesteśmy w niej centrum. Pytanie, jaką drogę wybrać, która jest dla Polski najlepsza. Pytanie, jakie dobre praktyki możemy właśnie z krajów, które są liderami w tej transformacji, do nas zaadoptować i ale, też czego należy unikać. Ale transformacja, czyli ta zmiana, taka zmiana na energię bardziej ekologiczną, bardziej zieloną, no bo trudno powiedzieć, żebyśmy my jako Polska przeszli na odnawialne źródła energii, bo to jest nierealne, prawda? Transformacja ma kilka wymiarów, tak? Pierwszy to jest ten wymiar regulacyjny. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Po podpisaniu traktatów akcesyjnych mamy pewne obowiązki. Jednym z nich jest realizacja celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, a mianowicie redukcję emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, udziału odnawialnych źródeł energii w 2020 powinniśmy mieć go 15% oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Jeśli chodzi o ten cel odnawialnych źródeł, no to powiedzmy sobie wprost. Dzisiaj jest to rzeczywiście dosyć trudne, żebyśmy spełnili cel roku 2020, chociaż dwa lata temu, w 2017, mieliśmy ponad 14% udziału OZE w miksie, natomiast w ubiegłym roku to spadło do 12%. Dlaczego spadło? Dlatego, że konsumpcja energii wzrosła, zapotrzebowanie, ale z drugiej strony też zatrzymały się pewne procesy inwestycyjne, zwłaszcza w farmach wiatrowych, w związku ze zmianami prawnymi. Teraz wracamy na tą trajektorię. W tamtym roku zakontraktowano 1000 MW aukcji na odnawialne źródła. W tym roku będzie kolejna aukcja na 2000 MW. Okej, okay, ale pan już dzieje. Mówi tym językiem specjalistów. Mówiąc tak ludzkim językiem, w tamtym roku zapotrzebowanie na energię elektryczną było określone, w tym roku jest o 3%, z tego co pamiętam, większe, tak? Czyli musimy tej energii stworzyć więcej. I na tamten czas stworzyliśmy tyle, ile wymagała od nas Unia Europejska, ale teraz w związku z tym, że mamy większe zapotrzebowanie, musimy zrobić to więcej, musimy nadgonić jakby, tak? Spadła nam dynamika. Spowolnił ten wzrost jakby nowych inwestycji w odnawialne źródła i tego zabrakło, ale oczywiście my uzupełniamy tę energię nie tylko wewnątrz kraju. Mamy taką sytuację, że w ubiegłym roku mieliśmy również największy import energii w ciągu ostatnich lat, więc ten system również bilansuje się energią z zewnątrz. A jaki import? W jakim to był kierunek? To był, są głównie Niemcy i tutaj z kolei mamy trochę generacji również w źródłach odnawialnych, bo północ Niemiec jest dosyć mocno pokryta właśnie mocą, zwłaszcza w wietrze, ale też ze Szwecji. Mamy kabel stałoprądowy łączący Polskę ze Szwecją, no i też ze strony Litwy, czy tak naprawdę rynków nordyckich, tam mamy połączenie Litpol Link łączące polski system energetyczny z tak zwanym rynkiem Nord Pool. Ale to też nie będziemy mieć blackoutów, tak? Czyli mamy to zabezpieczenie energetyczne. System jest zbilansowany. Czasami w takich sytuacjach bardzo szczytowych zapotrzebowań związanych z bardzo wysokimi temperaturami, zwłaszcza gdzie klimatyzacja jest w tej chwili coraz bardziej powszechnym zjawiskiem i to tak. Zapotrzebowanie rośnie. I nagle potrzebujemy dużo granicy. Więcej. Stąd też polskie sieci elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego wprowadził tak zwany program redukcji mocy, czyli można otrzymać premie za tak zwane negawaty, czyli duże zakłady przemysłowe, które zredukują zapotrzebowanie na, że tak powiem, zamówienie PSE, otrzymują również za to pewne środki, więc jakby działamy po stronie popytowej obok czyli dalej tego, mówiąc ludzkim językiem, jeżeli jakiś zakład przemysłowy będzie potrzebował tej energii elektrycznej, tego prądu potocznie zwalonego mniej niż zakładał, to za to jest jakby nagroda w cudzysłowie. Tak, jeśli w sytuacji problemu w systemie on jakby jej nie odbierze, czy wyłączy na przykład jakąś linię produkcyjną, a w związku z tym jej nie odbierze, to dostanie za to pewną premię. A jeśli chodzi o odnawialną energetykę i o energetykę wiatrową chciałam zapytać, bo teraz jest ten kierunek taki, ta nadmorska, tak, że gdzieś na morzu stawiane elektrownie wiatrowe, czy te wiatraki, ale też widziałam gdzieś tam w rozpisce że, tej państwa konferencji, że jednak, czy w artykule, w CIRE albo w jakimś portalu, nie pamiętam, że warto też zainwestować w tę energetykę wiatrową jednak na lądzie. Jak to wygląda? Trzeba powiedzieć tak, dzisiaj oczywiście głównie rozwija się energetyka wiatrowa na lądzie z dwóch względów. Po pierwsze dlatego, że ileś projektów było już przygotowanych, czyli były wybrane lokalizacje, uzyskane pozwolenia na budowę, zamówione pod to turbiny, a więc one były przygotowane poprzez to, te zmiany przepisów, ich rozwój się zatrzymał, ale teraz wracają jakby na rynek, a morska energetyka jest przyszłością.
ale lądowy dzisiaj jakby potencjał dla wiatru jest ograniczony, przede wszystkim w związku z tą ustawą odległościową, która nie pozwala budować nowych elektrowni wiatrowych w odległości mniejszej niż 10 jakby wysokości tej wieży, na której jest turbina, prawda? Czyli załóżmy, turbina no, ma mamy 10 metrów, to na 100 metrów, tak? Nie dzisiaj, można... Dzisiaj nowe elektrownie wiatrowe są sytuowane na wysokości 200 metrów nawet, czyli to już robi się dystans 2 kilometrów, a Polska jest krajem relatywnie no, gęsto zaludnionym w rozumieniu tych indywidualnych czasami gospodarstw, tak, więc ciężko jest znaleźć takie już wolne, duże przestrzenie, więc jakby ten potencjał jest ograniczony. Natomiast no i na morzu bardziej wieje. Natomiast jest bardzo duży potencjał na morzu i tutaj jakby z jednej strony tam jest o wiele lepsza relacja jakby tego czynnika wykorzystania mocy, czyli w związku z tym, że warunki wieczności są lepsze, jesteśmy w stanie więcej wyprodukować i dłużej tak naprawdę ta elektrownia w ciągu roku może pracować, w sensie ona więcej godzin wypracuje, czyli tak naprawdę jest stabilniejsza niż lądowa. Czyli tak mówiąc prostym językiem, na lądzie krócej te wiatraki tak. mogą kręcić się, tak, a na morzu dłużej, tak. No i ta siła wiatru, ten wiatr jest mocniejszy, dokładnie. Więc to jest bardziej dokładnie. Efektywne, bardziej się opłaca. Dokładnie też. Tak. I teraz idąc dalej, dla Polski tak naprawdę najlepszą opcją strategiczną moim zdaniem dzisiaj jest rzeczywiście szybki rozwój tej energetyki wiatrowej na morzu, dlatego że tam jesteśmy w stanie zbudować około 10 tysięcy megawatów, czyli jeśli ostatnio na przykład w Kozienicach oddaliśmy blok energetyczny duży na węgiel 1000 MW, no to 10 takich bloków mogłyby nam zastąpić te farmy wiatrowe na morzu. Oczywiście to nie jest źródło, które jest w stanie pracować tak stabilnie na zawołanie, więc musimy mieć w systemie pewną rezerwę i one muszą być bilansowane, ale jednak jest ta czysta energia zielona i oparta w zasadzie o własne zasoby, no bo ten wiatr w naszej strefie Bałtyku jest, można powiedzieć, naszym wiatrem, czyli w pewnym sensie realizuje ten postulat bezpieczeństwa energetycznego. Nie jesteśmy wtedy zależni jakby od innych, aczkolwiek charakterystyka pracy tych elektrowni jest taka, że one muszą być uzupełniane w sytuacji, kiedy wiatr jest mniejszy. Dalej prostym językiem, elektrownia węglowa może pracować cały czas codziennie, a wiatrowa, no jak wieje wiatr, to pracuje, dokładnie. Jak nie wieje wiatr i nie możemy tego przewidzieć. Jakiś tam procent dokładnie. Możemy, no, ale przewidujemy warunki pogodowe, no ale nie jesteśmy w stanie na nie wpłynąć. Nie jesteśmy w stanie na nie wpłynąć. Jak już jesteśmy przy węglu, protesty klimatyczne, mówimy, musimy odejść od węgla, to truje środowisko i tak dalej, wiemy, to truje z dwóch powodów. Wydobycie, bo naruszamy, a dwa, dwutlenek węgla dostaje się do powietrza, do atmosfery, tym, czym oddychamy. Ale tak naprawdę w tej chwili to jest jedyne źródło, które może zagwarantować nam energię elektryczną dla przemysłu. W Polsce. Czy jesteśmy w stanie to zastąpić? Jesteśmy w tej fazie transformacji, to znaczy wiemy o tym, że nasz miks energetyczny, w którym w tej chwili no, blisko 80% energii pochodzi z węgla, musi się zmienić. Z dwóch względów. Ta proporcja, tak? Tak, dlatego że po pierwsze, sam fakt, że tak bardzo jesteśmy uzależnieni od jednego nośnika, nie jest dobry. Jak w każdej sytuacji, lepiej mieć to bardziej zdywersyfikowane tak, różne źródła. Bo jak się wyłączy, to dokładnie. Nie mamy nic. Możemy tak? korzystać z innego, tak? Natomiast drugi jakby powód jest taki, już można powiedzieć wprost ekonomiczny. Będąc członkiem Unii Europejskiej, przyjęliśmy na siebie obowiązek redukcji emisji i w związku z tym weszliśmy w system handlu emisjami, a ten system powoduje, że emisja CO2 jest wyceniona i dzisiaj koszt tej emisji CO2 jest znacznie wyższy, nawet pięciokrotnie wyższy niż jeszcze kilka lat temu. Kilka to ja dalej temu, będę tłumaczyła na tona tego dwutlenku węgla kosztowała 5 euro, dzisiaj kosztuje ponad 25 euro, a więc to przenosi się w cenie energii. To teraz ja znowu na język dobrze. Kogoś, kto nie ma pojęcia o energetyce, dobrze. Czyli jeżeli jest elektrownia węglowa i wrzuca do powietrza, mówiąc w cudzysłowie, tonę węgla, czyli tego dwutlenku tak. węgla w postaci węgla, to musi za to zapłacić. Dobrze. A jeżeli mamy na przykład wiatrak, na przykład fotowoltaikę, czyli baterie słoneczne, to za to nie płacimy, ponieważ żadnego dwutlenku węgla nie emitujemy. Nie emituje. I w tym bilansie finansowym okazuje się, że w pewnym tak. momencie ten węgiel będzie droższy, tak, bo ta cena za to, że wrzucamy coś do powietrza, ten dwutlenek węgla, jest coraz wyższa, prawda? Dokładnie tak. A nałożyły się w tej chwili dwa czynniki rynkowe, które powodują, że to zostanie przeniesione w cenach na energii elektrycznej, za którą my zapłacimy. Tak, taki dlatego, zwykły że, człowiek, który korzysta tak, z prądu. Ponieważ jeszcze, dlatego, że jeszcze do niedawna Polska posiadała tak zwane derogacje, czyli pule darmowych uprawnień, które sobie wynegocjowaliśmy właśnie wstępując do Unii, one już się skończyły. A po drugie właśnie dlatego, że Unia celowo zmieniła mechanizm, tak żeby koszt był wyższy, żeby motywować państwa do inwestycji w źródła, które nie emitują. No zmusić.
też. To w pewnym sensie tak, to jest taki mechanizm motywacyjny, ale motywacja dopiero działa wtedy, kiedy jest dosyć kijem, tak? Dotkliwa, no więc to jest dosyć dotkliwe, jeśli musimy za to dużo zapłacić. No i teraz problem cały polega na tym, jak dosyć szybko ten nasz miks zmienić, to i to nie jest łatwe, tak jak pani powiedziała, z punktu widzenia technicznego. Oczywiście nie wyjdziemy z węgla w ciągu nas najbliższych 5-10 lat, tak? Ale powinniśmy dążyć do tego i podejmować pewne decyzje już tu i teraz, dzisiaj, bo budowa morskich farm wiatrowych to jest perspektywa roku 2035. No 2030-35 załóżmy. Chyba, czyli, że się szybko zmieni technologia i to też się może to zmienić. To nawet nie prawda? Tyle technologia. W pierwszej kolejności musimy mieć przepisy. Projekt ustawy tak zwanej offshore'owej jest już przygotowany w Ministerstwie Czyli offshore'owa energii. To też na ludzki język to, co przy tak, morzu, on tak? Onshore to jest to, co na lądzie, a offshore to, co na morzu, więc tak się mówi, że to jest energetyka offshore w skrócie, czyli na morzu i ona do tej pory była kompletnie w polskim porządku prawnym nieuregulowana, więc jest potrzeba nowej ustawy, ona jest przygotowana. Teraz mamy okres wyborczy, który oczywiście nie sprzyja procedowaniu takich decyzji, przedłuża, więc to tak? się przedłuży oczywiście. Miejmy nadzieję, że w miarę szybko po wyborach ten projekt już zostanie dokończony i przyjęty, bo dopiero kiedy są te ramy prawne, wyznacza to możliwość działania dla inwestorów, dla pozyskania finansowania, lokalizacji i wielu innych czynników. No tak, no nikt nie zaryzykuje wyłożenia swoich pieniędzy, dokładnie, kiedy może się okazać, że przepisy nagle się zmienią. Czyli można powiedzieć tak, decyzja podjęta w roku 2020 przyniesie efekt dopiero w roku 2030, w sensie gotowej inwestycji, która już działa. Czyli ten okres inwestycyjny jest długi i dlatego też te decyzje są już niezbędne teraz. Oczywiście mamy bardzo duży boom czy przyrost instalacji fotowoltaicznych i to też jest jakby przedmiotem pewnego systemu zachęt. Nowa ustawa o OZE wprowadziła tak zwany system aukcyjny. Aukcje na źródła odnawialne są ogłaszane i zawierane są umowy na 15 lat z gwarantowaną ceną, więc jakby to można powiedzieć bardzo mocno ten rynek w tej chwili zmotywował. I znowu na język ludzki chciałbym przełożyć, czyli mamy gwarancję, że przez 10 lat zawsze ta energia elektryczna, którą sprzedamy na przykład do sieci będzie, czy odbierzemy, będzie w takiej samej cenie. Dokładnie. Bez względu na to, czy na rynku faktycznie cena wzrośnie. Czyli te inwestycje tak? dosyć bezpieczne, bo dzięki temu jesteśmy w stanie pozyskać finansowanie z banków. Banki pod tego typu jakby gwarantowaną cenę udzielają finansowania. Kredyt po prostu dokładnie, bo wiedzą, wziąć. Że go spłacimy z tych przepływów, które wygeneruje ten projekt. I to napędza cały system, tak? Dlatego te projekty się bardzo mocno w tej chwili w Polsce rozwijają. Ale to jest mała energetyka rozproszona. Oczywiście tak, bo sumarycznie. Czyli to w domkach jednorodzinnych, czy gdzieś w takich blokach, to owszem, ale tak. przemysł, czy gdzieś, gdzie elektrownie są, to no już i właśnie, dochodzi. Przechodzimy się do sytuacji, w której na przykład KGHM, czyli jeden z największych, chyba drugi dzisiaj po PKP odbiorca energii w Polsce, świadomie podejmuje decyzję, będziemy inwestować w duże farmy fotowoltaiczne, to znaczy takie instalacje z paneli, które mają moc kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset megawatów, dlatego że oni widzą, że jakby udział w kosztach produkcji miedzi kosztu energii jest bardzo duży, wzrasta, a przy wzrastających właśnie cenach związanych z kosztem CO2 będzie to jeszcze większy. O ile gospodarstwa domowe, czyli my jesteśmy jeszcze jakoś chronieni, bo ceny są zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, to w segmencie przemysłowym mamy wolny rynek. I cena na giełdzie jest ceną, którą elektrownie oferują, czyli doliczają koszt produkcji plus koszt CO2, który, jak wiemy, znacznie wzrósł. A bo cały czas właśnie o tej dużej energetyce, chciałabym dojść do tego, czy na przykład rozwiązaniem zamiast węgla nie byłby atom? To jest, energia atomowa. To jest dzisiaj oczywiście jądrowa. Przedmiot dużej dyskusji w Polsce. Myślę, że jesteśmy jakby w fazie jeszcze analizy różnych opcji. Znaczy, byliśmy kiedyś bardzo zaawansowani, przygotowanie do budowy elektrowni w Żarnowcu. To był ten moment, kiedy Polska była na ścieżce energetyki jądrowej. No, po katastrofie w Czarnobylu ten projekt został zatrzymany i dzisiaj jesteśmy w zupełnie innych realiach. Otóż istniejące technologie reaktorów jądrowych typu EPR, które są dzisiaj budowane w Finlandii, Olkiluoto, czy we Francji, Flamanville, jakby... Ale Francja stoi na atomie. Ale też, teraz nie? paradoks. Francja, która stoi na atomie, nie jest w stanie ukończyć projektu w tej technologii EPR. Tam zbankrutowała największa firma. A co to jest technologia EPR? No, to jest taki typ reaktora, który jakby jest nowej generacji, ale on powoduje również o wiele większe skomplikowanie całego systemu bezpieczeństwa przede wszystkim związanego z tą elektrownią. A tego się właśnie boją najbardziej. A po jeszcze Fukushimie mamy, można powiedzieć, podwyższone gdzieś tam te wymagania z tym związane. No i technologicznie jest problem dzisiaj z dokończeniem dużych projektów w krajach, które tą energetykę jądrową mają. Więc Polska z tym szacunkiem, mimo że ma tutaj odważne marzenia, musi patrzeć realnie, dlatego że to nie jest prosty proces.
Bardzo dziękuję za rozmowę i moglibyśmy na ten temat rozmawiać, rozmawiać i rozmawiać i pewnie niedługo się spotkamy i porozmawiamy, jak to wygląda za kilka miesięcy, bo to cały czas się zmienia, energetyka się rozwija. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pan Remigiusz Nowakowski, prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych. A Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.